Witajcie w czwartym odcinku Miliza. Ale w końcu teraz to już jestem w jakiś trzeci tego. Jak widać komina. Właśnie. Tutaj jesteśmy my, tam są ruiny. To była stara cegielnia i jeszcze to rok był temu kiedy była. Rok temu to był zamek królewski. Tutaj były takie fajne stoiska, truskaweczki. Teraz już to jest zrujowane, bo ktoś to wykupił, zburzył. Teraz idzie. Właśnie. Ale teraz jak widzicie, miała idziemy być tam. Miała być Biedronka, ale nie ma. Więc po co było wyburzać? Ja tam się okropnie odbiłam bawić w kolejnego. Dobra, idziemy. Czy ten Elisa nie idzie? Au! No, prawie się zwaliłam, więc krzyknąłem au. Ale nic się nie stało. Dobra, tam są jakieś ruiny. Może pójdziemy do tych ruin. Dobra, mamy sandały. Mam klapki. Tak jak wam mówiłam, że czwarty, że kolejny odcinek będzie... Patrzcie, jaka wieża. To jest właśnie Eliza. O niej mówiła Iza, czarny, czarny? Masz? O, ktoś opada powoli. Tu jest piasek, więc nie dziwcie. Ktoś tam idzie, lepiej schodzimy może. Nie, to jakiś tam, dobra. Tam są jeszcze resztę ruin. A tam już jest zarośnięty, teraz schodzimy. Pozwolicie, tak? Wieża. Ja tam już pokazywałam. Piękna wieża. Piękna, wysoka. Spróbuję bardziej pod nią stanąć. Patrzcie. Spróbuję tam wyjść, ale tak troszeczkę nie tak daleko. To nie da się wejść. Nie bądź. Znaczy, spróbuję tam tylko troszeczkę wejść. Jak widzicie, piękne chmurki, czyste niebo. Patrzymy na Milenkę. Idzie tam bliżej. Może ja też za nią pójdę. Mamy gołe nogi, więc wiecie, trochę trudno. Dobra, to jest jakieś ptaszki. Patrzcie. Widzicie? Taka wysoka wieża. Ptaszków nie widać. Zobaczymy, jak Milenka przychodzi. Pospolicie. Truskawki. Trochę kują. Butelka po piwie. Butelka po piwie, jak widzicie. Milenka to powiedziała przed chwilą. Widzicie, jaka... Milenka wchodzi. Spróbuję chociaż. Tam jest bardzo wysoka wieża. Bardzo. No, Milenka weszła. Ja też. I Czernuszka, nasza. Dobra, może tędy nie wejdę, może wejdę tam przez drugą. Biedroneczka lata. Oczywiście stoję pod wieżą i widać to, jaką ona jest wysoka. Właśnie. To wygląda jak krożek, ona jest bardzo wielka. Dobra, idziemy dalej. Tutaj nie wejdę, bo za bardzo się boję. Nie będziemy ryzykować życia. Życie masz tylko raz. Życie masz tylko jedno. Milenka powiedziała. I tutaj widać ciekawie, co wiecie co, ja może pójdę trochę dalej. Dalej, to widzicie, jaka wysoka. I to nie okazał się jednak taki mały rożek. Patrzcie, jak Milenka jest. Patrzcie, jakie to wysokie. Patrz.
Patrzcie, teraz pokażę wam w wolnionym tempie. Patrzcie, jakie to wysokie. Dobra. No to chyba już koniec naszego odcinka. Właśnie. Tylko coś w wolnionym tempie. Cześć! Cześć! Siemka! Siemka!